Polskie Radio Armii Krajowej Jutrzenka, przed mikrofonem Witold Kalinowski, a moim rozmówcą jest dzisiaj pan Andrzej Tadeusz Kijowski. Powinienem powiedzieć pan doktor Andrzej Tadeusz Kijowski, ale wtedy sam musiałbym się przedstawić jako doktor Witold Kalinowski, a to zdaje się w tej naszej rozmowie nie będzie miało szczególnego znaczenia. Ta rozmowa ma głównie dotyczyć książki, którą niedawno Andrzej Tadeusz Kijowski wydał. Książka nazywa się Opis obyczajów w piętnastoleciu międzysojuszniczym i zdaje się, że jeszcze ma jakiś podtytuł. No, podtytuł przede wszystkim lata 1989-2004. To są cztery książki czy trzy części. Sam ciągle nie wiem, jak to nazywać, bo składa się to z trzech części, a więc jest to trylogia, ale część trzecia jest w dwóch tomach, więc można ją nazywać tetralogią. Lata 1989-2004, a więc okres międzysojuszniczy to no okres właśnie, między... Wytłumaczysz ten termin. Więc to ja to nazywam piętnastolecie. Oczywiście to jest z pewnymi przesunięciami. Mniej więcej 1989-2004, 1990-2005. Pięć, no jak chcemy liczyć, krótko mówiąc, między RWPG a Unią Europejską, między Paktem Warszawskim a NATO. Ja rozumiem, że to się ładnie się ułożyły te daty, ale to również ma, jak przypuszczam, pewne znaczenie merytoryczne. Znaczy, to nie jest po prostu tak, że w tę tematykę swojej książki, te swoje różne rozważania i różne opisy, które tutaj włożyłeś, no to nie jest tak, że wymyśliłeś po prostu taki, a nie inny okres. Ten okres jest w jakiś sposób, no nie wiem, może nie tyle spójny, ile on jest jakoś zamknięty. Da się opisać jako pewna całość. No on... Oczywiście zda się opisać jako całość i są tacy, którzy mówią, że to się nazywa trzecia RP i są tacy, którzy mniej więcej z końcem tego okresu starali się budować czwartą RP. Czwarta RP nie powstała i no, może lepiej, żeby nie powstawała, bo ja nie wiem, czym ona miałaby być. Ja wiem, że Trzecia Rzeczpospolita jest niepodległa. Ja wiem, że Trzeciej Rzeczpospolitej bardzo wiele w tej chwili grozi i że właśnie grozi jej coraz więcej, mniej więcej od 2004 roku, że pierwsze sygnały, iż czas tej cielęcej szczęśliwości, w którą popadłem w roku 89, 4 czerwca, że ten czas się kończy, pojawiały się już bardzo wyraźnie między 95, 7, a gdzieś w 99, 2000 zrozumiałem, że to się już stało. Gdzieś wtedy, gdzieś w 2002 roku chyba po raz pierwszy i ostatecznie już dziś przestałem dzielić świat na Solidarność i Czerwonych. Nie, już nie ma tego podziału. Zdecydowanie nie ma. Dzisiaj pytam się, czy chodzi ci o Polskę. Nie pytam się, czy należałeś do PZPR-u, bo znam bardzo wielu ludzi, z którymi walczyliśmy, ale którzy, będąc w PZPR-ze, myśleli o Polsce. I widzę coraz więcej znajomych, z którymi wspólnie walczyliśmy i którzy w tej chwili tę Polskę wyprzedają, którzy tej Polsce po prostu zagrażają. Mamy Dobrze, zupełnie nową sytuację. Przepraszam, o tych znajomych za chwileczkę porozmawiamy, jak zresztą wrócimy w ogóle do książki i do jej zawartości. Natomiast teraz trzeba powiedzieć pewną rzecz i powiemy ją parę razy w ciągu tej audycji, żeby ta informacja Państwu nie umknęła. Mianowicie książka jest już w znacznej części nakład tej książki jest sprzedany, ale jest okazja nabyć tę książkę w najbliższym czasie. Mówię oczywiście o warszawiakach albo o osobach, które przyjadą do Warszawy. W czasie targów książki w Warszawie od 12 do 15 maja, a może dodaj szczegóły. Bardzo dziękuję za pamięć. Rzeczywiście to jest najważniejsze. Najważniejsze, żeby to się sprzedało. Najważniejsze dla mnie, bo jestem nie tylko autorem, nie tylko wydawcą, ale również i dystrybutorem. Nie znaczy to, że jest to dystrybucja jedyna. Książkę można kupić w innych miastach Polski, niektórych wybranych księgarniach. Można kupić ją w Warszawie w kilku księgarniach, w księgarni Prusa, czy w księgarni na Świętokrzyskiej Technicznej, czy w księgarni Czytelnika, ale rzeczywiście przez całe te dni od 12 do 15 maja w Pałacu Kultury będą się odbywały tak zwane warszawskie targi książki. Będę tam przy stoisku
przy stoisku Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, to będzie stoisko C392. W niedzielę od 12 będę miał prawo podpisywać, ale książka przez cały czas będzie dostępna. To są 4 tomy w wersji bez płyty, bo każda książka ma insert, jak to się ładnie nazywa, DVD. Opowiemy o tych insertach pewnie osobno. Kosztuje 100 zł, a z insertami DVD 150. 4 tomy oczywiście. To tyle, że tak powiem, reklamy. Danych. Tak, tak. No nie, a reklamy będzie, proszę Państwa, trochę więcej, dlatego że ja teraz Państwu powiem króciutko, oczywiście, żeby nie zagłuszać. I własnymi słowami. Nie zagłuszać mojego gościa. Ja Państwu powiem, dlaczego tę książkę warto kupić, albo przynajmniej dlaczego ja z pozycji chudopachołka, choć z tytułem doktorskim, dlaczego ja z przyjemnością tę książkę przeczytałem, chociaż początkowo sam nie byłem przekonany, że warto ją kupić. Otóż, proszę Państwa, dla warszawiaków zwłaszcza ta książka jest niesłychanie cenna, ponieważ ona zgodnie z tytułem, ona zawiera opis naszych obyczajów i naszych zachowań przez te kilkanaście lat. I to taki niestroniący bynajmniej od podawania nazwisk, podawania konkretów, podawania konkretnych wydarzeń, w których przynajmniej każdy warszawiak może się odnaleźć, a jak nie odnajdzie samego siebie, to odnajdzie swoich dobrych znajomych, a jak nawet nie swoich osobistych znajomych, to odnajdzie postaci publiczne, dlatego że tutaj trochę wchodzę, że tak powiem, w biografię Andrzeja Tadeusza Kijowskiego. No właśnie w tym okresie prowadził on intensywną działalność z jednej strony publicystyczną, ale z drugiej strony taką działalność organizatorską i menedżerską w mediach, w których spotykał się z bardzo ważnymi postaciami publicznymi życia publicznego. Nie tylko ze świata sztuki, nie tylko z tego świata artystycznego, ale również ze świata polityki, ze świata różnych, że tak powiem, sfer społecznych, i to takimi postaciami, które nie przestały być ważne do dzisiaj, prawda? Być może już zniknęły te media, w których Andrzej tak skutecznie i tak ciekawie nam przedstawiał tych wszystkich ludzi, natomiast ci ludzie w dalszym ciągu funkcjonują, no i jak słyszałem już tutaj, że zdążył pod ich adresem parę gorzkich słów wypowiedzieć, a ja tylko dodam, proszę Państwa, że tam obsmarowano, użyję takiego słowa, obsmarowano bardzo wielu ludzi. W moim głębokim przekonaniu obsmarowano ich słusznie, przynajmniej mówię o tych, których ja znam osobiście. Gdyby tak nie było, no to pewnie by nie było tej rozmowy, a podzielam tutaj całkowicie te poglądy. No i oczywiście moglibyśmy tutaj całą tę audycję, a pewnie jeszcze parę innych godzin rozmowy poświęcić na takie właśnie plotkowanie, ale szlachetne plotkowanie, bo podające po prostu do wiadomości publicznej różne ważne, a przykre informacje o naszych bliźnich, ale może ogłośmy dzisiaj Dzień Dobroci dla Zwierząt. Są również w Twojej książce takie postaci, do których się odnosisz życzliwie i które są przedstawione bardzo ładnie, i może od nich jednak zacznij. Myślę, że najczulej mówię o ludziach anonimowych, o aktorach, o organizatorach, o ludziach z personelu. Chyba to było ostatnio sobie uświadomiłem, ktoś mi zadał pytanie, dlaczego podając wszędzie prawie nazwiska, bo rzeczywiście na tym ta książka polega, że tam jest, jak to nazywam, naga prawda o Busku, i tam jest rozdział pod tytułem Stefan Bratkowski, czyli nieprzyzwoitość. Ten pan Stefan zwykł o sobie mawiać, że jest przewodniczącym Stowarzyszenia Dziennikarzy Przyzwoitych. No coś żeśmy mu tam wykazali. Tam jest o pani Mokrosińskiej Krysi, tam jest o Gelbergu Andrzeju i o Janku Pietrzaku. Bardzo dużo o Andrzeju Urbańskim, którego jedni lubią, drudzy patrzą na niego z jakąś taką rezerwą. No cóż, to jest kolega lat szkolnych, to jest dzieciństwo, są studia i jedno trzeba przyznać, lojalność. Duża lojalność w odróżnieniu od innego kolegi.
od innego kolegi, ja napisałem, że który chyba mnie najbardziej zabolał, od Włodka Paszyńskiego, z którym jeszcze wcześniej się chowałem i z którym bardzo wiele było tutaj przygód, niektóre fajne, niektóre romantyczne, no a który dziś, będąc wiceprezydentem Warszawy, jednak zachowuje się no właśnie tak, jak się zachowuje cała ta dzisiejsza nomenklatura. Po prostu oni gdzieś się całkowicie oderwali, a może zawsze byli oderwani. Może, że tak powiem, przybliżmy to. Powiedziałeś tak, jak się zachowuje. To sformułowanie może być nie dla wszystkich czytelne. To znaczy ono na pewno jest czytelne dla ludzi przebywających z grubsza biorąc w naszym środowisku, chociaż ja już tu popełniam nadużycie, bo jednak twoje środowisko i moje środowisko to niekoniecznie jest dokładnie to samo. No każdy ma jakiś swój krąg znajomych, krąg ludzi, z którymi współpracuje. Te zakresy się tylko, prawda, tutaj częściowo pokrywają, ale trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że nasi słuchacze to są co prawda warszawiacy, no ale oni oczywiście nie wszyscy muszą sobie tutaj dokładnie pojmować te wszystkie aluzje, o których ty tutaj mówisz. Jak się mianowicie zachowują ludzie władzy, co miałeś na myśli, prawda? Milczą, nie umawiają się na spotkania, nie dotrzymują terminów, nie mają na pieczy interesu społecznego, ani nawet elementarnych lojalności międzyludzkich. Ja pamiętam, że kiedyś mi kogoś, jak byłem dyrektorem, sugerowano przez protekcję i ktoś się bardzo oburzał, że przez protekcję. Ja mówię, nie ma nic złego w protekcji. Rekomendacja jest rzeczą całkowicie zrozumiałą. Ja chcę, żeby ktoś rekomendował mi pracownika, ale z tej rekomendacji wynikają konsekwencje, to znaczy jeżeli się sprawdzasz, to się sprawdzasz. Natomiast rekomendacja nie ma polegać na tym, że po prostu dostajesz nadanego człowieka i musisz go mieć dlatego tylko, że, no, że jest rekomendowany, że jest tak jak ostatnio w jakimś układzie. Niedawno Telewizja Polska przyjęła pewnego pana tylko dlatego, że miał rekomendację z kancelarii prezydenta, zresztą potem się okazało, że fałszywą. Właśnie. Natomiast jeśli pytasz, powiedziałeś o tych kręgach i to mnie zainteresowało, no bo w gruncie rzeczy, nie będzie przecież ukrywać, znamy się też jak łyse konie. Właściwie można powiedzieć, że 60% naszego życia zawodowego gdzieś tam siebie zazębiało, bo razem byliśmy kiedyś w Polskiej Akademii Nauk i udawaliśmy uczonych. W którymś momencie zrezygnowaliśmy obydwaj jakby z wykonywania tego. Potem byliśmy razem w tygodniku Solidarność, który opisuje bardzo chyba barwnie, tak jak potrafię, opisuje i Andrzeja Gelberga i moje kontakty ze Zbigniewem Herbertem, które w tym tygodniku, którego tego tygodnika przyciągnąłem. Więc natomiast to, co mi się wydaje ważne i co mnie chyba najbardziej poruszyło, to wyobraźcie sobie państwo, zadzwonił do mnie kolega, którego nazwisko tam pada raz wymienione, tym razem go nie wymienię, kupił moją książkę, przeczytał, on jest elektronikiem, on prowadził bardzo wyspecjalizowaną firmę realizującą bardzo odpowiedzialne, skomplikowane produkty, ja mówię bardzo ostrożnie, bo prosił mnie, żebym nie artykułował, żeby nie można było zidentyfikować, bo po prostu może mu się stać krzywda taka, jaka mu się stała od momentu, kiedy objęła władzę Platforma. Popatrzył, powiedział do mnie, spotkaliśmy i słuchaj, przecież my wszyscy głosowaliśmy na Platformę. My nie mamy nic wspólnego z tymi wszystkimi Kaczyńskimi i innymi, ale przez 15 lat moja firma się rozwijała, realizowała poważne zamówienia, również rządowe i wszystko było dobrze do momentu, do którego 3 lata temu nie pojawiła się nowa ekipa, powiedziała, co? Jakaś firma polska ma mieć tutaj jakiś monopol na bardzo ważne dla Polski urządzenia, ależ gdzie tam? Otwieramy przetarg w podtekście, przeprowadzamy układ, żeby
produkt, który na całym świecie, czy w Niemczech, czy we Francji, czy w Ameryce, byłby chroniony pod najściślejszą ochroną, żeby to było rodzime i polskie, został za narażeniem bezpieczeństwa państwowego wyrzucony i firma została doprowadzona, no nie na skraj bankructwa, do głębokiego bankructwa, bo to, z tego co wiem, to mają po prostu kilkanaście milionów do tyłu, dlatego że nagle obcięto im zasady, zmieniono z nimi zasady współpracy. On przeczytał tę moją książkę i słuchaj, ty opowiadasz o mnie, ty opowiadasz o teatrze ogródkowym, prawda, ale to jest opowieść, która jest, i to chyba jest najważniejsze w tej książce, że to jest pars pro toto, że to jest opowieść, to jest część przez całość. I że ta moja opowieść, tak żeśmy zaczęli opowiadać, jakby to był jakiś pamiętnik, czy jakby to był jakiś alfabet wspomnień, proszę Państwa. To powiem z całą, no jakby powiedzieć, z całym wysokim poczuciem wartości. Ja nie wiem, czy to jest sensowne, ja nie wiem, czy to jest dobre, ja nie wiem, czy to jest prawdziwe, ale to nie są żadne wspomnienia, to jest traktat. To jest traktat może nieco wolteriański, bo jest to w takiej poetyce lekkich dykteryjek, czy czasem nawet przypowiastek, ale to ma początek, środek i koniec. To ma pewien rytm, bo rytm tej całej opowieści nadaje 15 lat konkursu teatrów ogródkowych. Ja tak to opowiadam. Ja, jak już w tej rozmowie wyszło, miałem w życiu do czynienia z trzema sferami. Ze sferą naukową, ze sferą medialną, ze sferą artystyczną. I poszczególne tomy tej opowieści tak są ułożone. No i ze sferą polityczną, czyli samorządową. Też zresztą z Witoldem nas to łączy, bo też razem żeśmy w tych samorządach, czy dla tych samorządów pracowali. Więc tom pierwszy, odsłanianie dramatu, to jest jakiś taki socjologizujący, nazwijmy to, opis naszej rzeczywistości samorządowo, jakby powiedzieć, społecznej. To jest pewna teoria gminy, którą ja tam buduję. Gminy, czyli instytucji. I tak przedstawiam, zwracam uwagę na to, że co to znaczy gmina. To zabawne. Krajowa Rada Narodowa to była brzydka nazwa, kiedy w roku 1990 powstał samorząd terytorialny, nagle nazwaliśmy to gminą. I ta gmina w najrozmaitszych swoich wcieleniach z całym jakby systemem, bardzo podobnym do systemu partyjnego, jeszcze tego komunistycznego i tego, który na naszych oczach się odtwarzał. Jeszcze w latach 90-94 myśmy biegli z opozycji, myśmy biegli spontanicznie i na naszych oczach nagle to wszystko zaczęło martwieć, nagle to wszystko zaczęło funkcjonować według zasad instytucjonalnych. Więc ten tom pierwszy jest opisem instytucji. No długo musiałbym o tym mówić, bo to jest cała teoria. Teoria mówiąca o tym, że od mniej więcej rewolucji francuskiej, od 789 roku do 989 trwa epoka, którą nazywamy romantyzmem. Epokę to wyróżnia, kiedyś to mi się udało w wierszu ładnie napisać, młodość, narody, równość, sztuka i bezinteresowność Kanta. To jest ten system, w którym znika autorytet, w którym pojawia się przedstawiciel jakiejś grupy, który staje się nosicielem zbiorowego zaufania. I każdy może tym nosicielem się stać. To jest istota romantyzmu. To jest istota romantyzmu i to jest istota instytucjonalizmu. A więc o tym jest tom pierwszy, to jak gdyby wywodzi. W tomach trzecim i czwartym jest to już przeniesione na płaszczyznę estetyczną i tam opowiadam o znanej skądinąd Witoldowi instytucjonalnej teorii sztuki, czyli o tym, że właśnie sztuką artysta to nie jest ktoś, kto wnosi, kto ma coś od Boga dane, tylko to jest ktoś, kto działając w imieniu pewnej instytucji przypisuje sobie prawo tego artysty przez duże twu. No, no raczej jest... ta instytucja mu przypisuje, to znaczy on sobie uzurpuje to prawo, a
albo inaczej, on zgłasza pewną aplikację, jeśli można tak powiedzieć, do tej instytucji. Natomiast no, ta instytucja albo go przyjmie, albo nie przyjmie, albo go będzie promować, albo go nie będzie promować. I to tak prawdę powiedziawszy, odkąd istnieje sztuka, istnieje ona niedawno, bo muszę tutaj przypomnieć, że sztuka w naszym rozumieniu istnieje gdzieś od połowy XVIII wieku. Wcześniej w gruncie rzeczy taka kategoria nie była wyróżniona. Istniało wprawdzie to słowo, ale ono się odnosiło do różnych sztuk, do sztuki, nie wiem, rzeźbiarskiej, ale równie dobrze do sztuki budowania, do sztuki szycia, prawda, czy... Czyli ars techne, rok 1747 Charles Batteau po raz pierwszy wymienia pięć sztuk pięknych, a w roku 1750 niejaki Baumgarten w ogóle konstruuje pojęcie estetyki. Tak, ale żeby przejść do, no, na taki może bardziej trywialny poziom. I a po filozofujmy jeszcze... trochę. Tak, ale ja zawsze lubię filozofować językiem prostackim. Nie ukrywam tego. To nas łączy. I w związku z tym chciałbym tu też sprowadzić to na taki poziom, który prostaczkom, bo z tego wywodzę właśnie to słowo, który prostaczkom takim. Ale mówimy oczywiście o wolteriańskich prostaczkach. Tak, oczywiście, no, takim prostaczkom jak ja. No, ja się nie mam za prostaka po prostu, no bo to aż żeby takim, się ktoś po prostu nie poczuł dotknięty. Aż takim masochistą nie jestem. Nie. Ja się identyfikuję z tymi wszystkimi mądrymi skądinąd ludźmi, z tymi milionami mądrych ludzi na całym świecie, którzy myślą zwykłymi kategoriami zdrowego rozsądku. I w tym sensie tak powiem, no, ośmielam się uzurpować sobie miano tego prostaczka, ale tego prostaczka w sensie jak najbardziej szlachetnym. Otóż wracając do tego, co tutaj mówiłeś, no, muszę tu postawić pewną kropkę nad i, żeby nie było wątpliwości. Słowo gmina, termin gmina, jest rzeczywiście takim terminem ważnym, kluczowym być może nawet dla twojej książki, ale broń Boże, tego nie należy kojarzyć ani z gminą Warszawa Centrum, ani z gminą żydowską światową. Jest to raczej właśnie pewna instytucja, czy pewien splot, pewien, ktoś powiedziałby układ, ale to w tej chwili jest niedobre słowo. Jest to pewien zbiór instytucji, czy system instytucji, które w gruncie rzeczy sterują naszą świadomością, tak bym powiedział, bo to celowo używam takiego słowa, bo to już nie chodzi o to, że one de facto zarządzają. Pewnie no, one są, jak są sformalizowane, no to również de facto zarządzają. Jak ty się zajmowałeś, nie wiem, na przykład domami kultury, czy teatrami ogródkowymi, no to na tę działalność musiałeś mieć pieniądze i ta już zupełnie formalna, czy też formalna strona tej instytucji, którą nazywasz gminą, musiała ci te pieniądze na to dać, prawda? No bo wiadomo, że tego rodzaju działalność kosztuje. Choć oczywiście, kiedy ja mówię o gminie, to też mamy świadomość, że mówię właśnie o tej gminie nieformalnej, bardzo rzadko sformalizowanej i wtedy, kiedy ona jest sformalizowana, to spotyka się z takim negatywnym opisem. Ja rzeczywiście zadałem sobie nawet takie ćwiczenie umysłowe, żeby pewnego słowa, które ty wymieniłeś, nie wymienić w tym utworze ani razu, choć bardzo często mówię o zjawiskach, które wywołują agresję i wywołują agresję o charakterze rasistowskim. Otóż ja staram się wykazać, że to nie ma nic wspólnego, ta twoja pretensja, że oni ci coś zabrali z tym, czy ten facet ma takie, czy inne pochodzenie, ma natomiast znaczenie, czy ten facet wyparł się swojej wiary i czy podporządkował się bez reszty gminnemu nakazowi. Bardzo często przewagę w tej strukturze gminnej mają przedstawiciele pewnych klas, warstw czy nawet narodów, ale to nie ma znaczenia. Ja podaję konkretne przykłady, nie mówię, jak to ty jesteś związany. No nie wiesz, ja złożyłem deklarację.
I tu się okazuje, że właśnie to, co nazywamy gminą, to co nami rządzi, czy my mówimy o masonerii, czy my mówimy o gminie żydowskiej, czy my mówimy o podstawowej organizacji partyjnej, czy my mówimy o tam jednostce PiSu, czy jak tam się nazywają kluby Platformy, to jest to samo myślenie. To jest to samo myślenie, czyli to jest oparcie się na pewnym, na pewnej relacji układu i nakazów, które każą ci biorąc nie tyle na wartościach, poglądach czy przekonaniach, ile na pewnej strukturze, która podaje może nie gotowe wzory, tylko narzuca pewien sposób myślenia. Po prostu zacytuję sam siebie. Wszędzie, gdzie mechanizm dziedziczenia, czy wręcz wojennej zdobyczy chce być zastąpiony przez system dotacji, budżetów czy posad, wszędzie tam rozpoznaje się gmina. Rozpoznaje się, gdyż na jej modły wymyślone zostały wszystkie, czy to komunistyczne dotacje, czy z tej samej utopii sprawiedliwego podziału wyssane unijne fundusze strukturalne oraz dopłaty bezpośrednie. Pojęcie instytucji stoi u podstaw romantycznej episteme ukształtowanej przeszło 200 lat temu. Bardzo pięknie i bardzo okrągło, ale właśnie jak na mój gust już właśnie na zbyt wysokim piętrze teoretycznym, i dlatego chciałbym wrócić do tego konkretu. Ty użyłeś sformułowania pars pro toto. I tu jest tak, że ta książka rzeczywiście jest tak skonstruowana, że przez poszczególne części, czyli to nie chodzi o poszczególne części książki nawet, tylko przez poszczególne fragmenty rzeczywistości, te fragmenty rzeczywistości, które opisujesz, starasz się pokazać pewną całość, czy nawet wręcz pewną myśl historiozoficzną, tę właśnie, którą przed chwilą wyłożyłeś. Natomiast ja bym się na koniec tej naszej rozmowy zatrzymał właśnie na tych częściach, a ściśle biorąc na tej, która jest najważniejsza, bo to nie jest tak, że to przez cały czas jest ta sama część, prawda? No, tym niemniej jest pewien obszar, pewien zbiór przykładów, pewna rzeczywistość doświadczalna, jeśli można tak powiedzieć, nad którą ty tutaj pracujesz i która jest dla ciebie tym polem czy materiałem do wyprowadzania wniosków o najwyższej już nawet ogólności. Opowiedz o tym obszarze. Mam na myśli oczywiście tę sferę teatru, w szczególności teatrów ogródkowych. Konkurs teatrów ogródkowych odbywał się wielokrotnie. To była impreza, która trwała przez wiele lat. To 15 lat właśnie trwało. Tak. Znaczy, tak jak powiedziałem, to jest konkretny materiał, konkretne wydarzenia, konkretni ludzie i tak dalej. Konkurs teatrów ogródkowych, który jest o kanwą tej opowieści, no dokładnie spełnia funkcję kanwy. To znaczy pozwala, mam nadzieję, zainteresować czytelnika, zainteresować i pewną prawdą historyczną. To właśnie będzie prawda ciekawa dla warszawiaków w szczególności. No bo ja po prostu opisuję taki rozdział, który bardzo właśnie lubię. To miałem na myśli, dlatego że ja nie zdążyłem dokończyć tego pytania, przepraszam, zbyt rozwlekle to robię, ale chodzi mi po prostu o to, że nie wiem, może niesłusznie, może ja po prostu jestem nie dość uświadomiony, jeśli można tak powiedzieć, nie dość uświadomionym kulturalnie warszawiakiem, prawda, ale też mam takie wrażenie, że no, jest pewnie jakaś grupa ludzi, którzy interesują się wydarzeniami kulturalnymi w tym mieście, wydarzeniami kulturalnymi w ogóle, interesują się teatrem, a niekoniecznie się zetknęli z twoim teatrem, mimo że to trwało tyle lat. No, z pewnością tak, tym bardziej, że jak stale mi powtarzali wszyscy moi sojusznicy, czy to Jacek Sieracki, wieczny redaktor Dialogu, czy taki miły urzędnik, bardzo pomocny Krzysztof Marszałek, mówili: panie Andrzeju, póki to będzie malutkie, póki to będzie miłe. I jak ta impreza była dla 30, 40, 120 osób, wszyscy mnie kochali, nie powiem, żeby nosili na rękach, bo specjalnie zarabiać nie dali, ale nie przeszkadzali, a nawet lansowali. Na przykład Gazeta Wyborcza ładnie przez 10-12 lat mniej więcej pisała o każdym spektaklu, o każdym zdarzeniu, mimo że właśnie to nie miało specjalnego oddziaływania społecznego. Kiedy jednak zaczęło mieć to oddziaływanie,
kiedy mi się udało w ciągu jednego roku mieć najpierw 20, potem 40, w końcu 88 tysięcy osób w ciągu, w sezonie nastąpił postęp geometryczny. No i nie ma co ukrywać, to nastąpiło wtedy, kiedy pojawił się prezydent Kaczyński. Kiedy, jak zażartowałem w którymś momencie, na białym koniu wjechał Lech Kaczyński, a na kasztance harcował przed nim Andrzej Urbański. Jako wiceprezydent do spraw kultury, no, którego znałem jak łysego konia, prawda, który wiedział, o co mi chodzi, który wiedział, że ja pieniędzy na pewno nie zmarnotrawię. No i dano mi nieprawdopodobne zupełnie pieniądze, jak na skalę moją, czyli 1 000 000 zł na sezon. Dodam, że dzisiaj pani Gronkiewicz-Walc potrafi 13 milionów złotych wydać na jedną imprezę sylwestrową. I to jest w porządku. Natomiast kiedy jakiś dyrektor Domu Kultury dostał, przecież nie do własnej kieszeni, tylko dla Domu Kultury od prezydenta Kaczyńskiego, własną jego decyzją osobistą, bo radni nie chcieli tego parafować, więc po prostu pan prezydent się wkurzył i podpisał własnym podpisem te dotacje. Dzięki temu przez 3 miesiące w ogrodach Frascati mogła się odbywać impreza, gdzie, jak powiadam, przewinęło się 90 tysięcy ludzi, gdzie odbyło się 250 imprez. Krótko mówiąc, koszt widza, jak to policzyłem, był 9 zł. Przeciętny koszt widza na imprezie miejskiej jest między 100 a 200 zł. Mówimy o imprezach niebiletowanych. Więc to były rzeczy kompletnie niedopuszczalne. I ta właśnie, może ten właśnie element, o którym mówię, ten finansowy. Ktoś, Krzysztof Masłoń, napisał, że... Krzysztof Masłoń, Rzeczpospolita. Krzysztof Masłoń zwrócił właśnie chyba uwagę na ten element w mojej książce, że ja piszę o pieniądzach. Tak. Tak, proszę Państwa, ja piszę o pieniądzach, co powiem więcej. Ja się rozliczam. Ja się rozliczam przed Państwem, co do grosza. Rozliczam się również dlatego, że kiedy mnie wyrzucano z pracy, to jeszcze próbowano mi wmówić, że może coś, no, nikomu nie przyszło do głowy powiedzieć, że mogłem cokolwiek sprzeniewierzyć, ale że może coś zabałaganiłem. Nie. Niczego nie zabałaganiłem. Nie zdołano mi nawet udowodnić nie tylko jakichś wykroczeń, ale nawet naruszenia dyscypliny finansów publicznych, co naprawdę bardzo łatwo udowodnić, czy naruszenia tak zwanej dyscypliny budżetowej, co a naruszyć ją można, jak ktoś z Państwa może wiedzieć, spóźniając się z podatkiem od jednej umowy zlecenia za 60 zł. Nie! Ani jednego takiego wydarzenia nie zdołano mi udowodnić, ale ponieważ próbowano coś tam, spróbowano, powiem po imieniu, ponieważ pan Bartelski i jego służby obrzuciły mnie błotem, do dziś z panem Bartelskim spotykamy się w sądzie i stanę na głowie, żeby wyżej wzmiankowany urzędnik z 212 artykułu kodeksu karnego, który mówi o oszczerstwach, miał zakaz wykonywania funkcji publicznych, bo to jest jedyna kara, nie interesują mnie pieniądze, jedyna kara za zniszczenie imprezy, za zniszczenie również 15 lat mojej pracy, ponieważ wszystko to, co robiłem, zostało w 2006, na początku 2007 roku zniszczone i to sprowokowało mnie do tego, żebym zrobił to, na co nie miałem ochoty, bo jestem jak Państwo, niektórzy może wiecie, synem pisarza. Ja jestem Andrzeja Kijowskiego. Ja jestem wychowany w literackim domu. I ja powtarzałem przez całe życie, że nie, ja nie chcę być pisarzem. Cytowałem Norwida, stąd największym Cezar historykiem, który dyktował z konia, nie przy biurze i Michał Anioł, co kuł sam w marmurze. I chciałem kuć w marmurze, w przestrzeni, w samorządzie. Wykrzyknąłem w 90 roku, zgłaszam się na pisarza do gminy, czyli na pisarza gminnego. Moje talenty te stylistyczne niech zostaną wykorzystane w ten sposób. I to zostało mnie, to zostało Polsce w jakiś sposób odebrane. No i cóż, i to zmusiło mnie do tego, że skoro zabito moją działalność, skoro rozproszono mój lud, no to pozostało mi tylko exec i monument ere perennius regali quesitu pyramidaltius, tak? Pozostało mi tylko wznosić ten pomnik trwalszy od spiżu, którym niestety musi być literatura i która, mam nadzieję, że sprawi, że właśnie
konkurs teatrów ogródkowych, ta zapomniana, marginalizowana, nieważna impreza, ona zostanie zapamiętana. Bo ona staje się przykładem. Ona staje się tym pars, którym opowiadam totum, którym opowiadam całość. Tę całość, która dotyczy kolegi elektronika, tę całość, która dotyczy lekarza, tę całość, która dotyczy inżyniera, tę całość, która dotyczy lotnika. Pięknie podsumowałeś tę naszą rozmowę. Wydaje mi się, że w tym momencie moglibyśmy zakończyć, ale godzi się jeszcze przypomnieć, że przez cały czas rozmawialiśmy o zawartości książki, książki, która nazywa się Opis obyczajów w XV-leciu międzysojuszniczym, książki Andrzeja Tadeusza Kijowskiego, czyli twojej książki, i że ta książka jest jeszcze dostępna w księgarniach, a dla warszawiaków i dla osób, które przyjadą na targi książki albo w tym czasie po prostu, to znaczy od 12 do 15 maja, będzie dostępna na targach książki w Pałacu Kultury na stoisku, przy którym będzie obecny autor. Stoisko 392, a dodam jeszcze, że oczywiście poza wszystkimi tymi możliwościami zawsze książkę można kupić przez internet. www.księgarnia.kijowski.pl To jest adres księgarni, tam płacąc kartą kredytową, tam płacąc przelewem. Powtórz na wszelki wypadek adres ze względu... Chwileczkę, sekundę. Może piesek przestanie szczekać? Tak, właśnie. Tak. Więc pragnę jeszcze powtórzyć, że poza tymi możliwościami nabycia bezpośredniego czy z ręki autora, można zawsze książkę kupić przez internet. Jest księgarnia internetowa www.księgarnia.kijowski.pl. Tam można książkę zamówić, będzie przysłana, można ją zamówić tak zwaną metodą PayPala, wtedy można płacić nawet kartą kredytową, można płacić przelewem. Wszystkie formy są dostępne, a więc księgarnie wybrane w Warszawie, księgarnia internetowa, a warszawskie targi książki od 12 do 15 maja. W Pałacu Kultury, stoisko Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. No właśnie, Polski. Ja chciałem powiedzieć, 392. Że te wszystkie nowoczesne formy sprzedaży, oczywiście tak, wszystkie takie formy, jakby tu powiedzieć, obcowania z dziełem i dochodzenia do dzieła, prawda, i dowiadywania się o nim i nabywania go, wszystko to jest dobre, ale nie ma to jak bezpośredni kontakt z autorem, a tutaj jest właśnie tego rodzaju okazja. Ta okazja bezpośrednio, ja myślę, że ja pewnie cały czas będę na tych targach, bo naprawdę nie mam nic lepszego do roboty przez najbliższy tydzień, tylko sprzedawać książkę, ale chcę powiedzieć, że oficjalnie od godziny 12 do godziny 1 w najbliższą niedzielę, czyli 15, podpisuję swoją książkę i wtedy jest czas również na spotkanie, rozmowy. Ale pytania. Rozumiem, że będziesz obecny przy tym swoim stoisku z tą twoją książką, będziesz obecny znacznie dłużej niż od 12 do 1 w niedzielę i zawsze to będzie czas taki, w którym nie tylko będzie można uzyskać twój podpis pod nabytym egzemplarzem, ale będzie można z tobą po prostu porozmawiać. Naturalnie. Bo myślę, że na tym głównie zależy czytelnikom. Mam nadzieję, a mnie na pewno. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim rozmówcą był Andrzej Tadeusz Kijowski. Najważniejsza jest Polska. To język i zdrowy chleb. Pomoc lekarza, straż wojska i wód. Bezpieczny bieg. Po lasach mgły, w sercach trwoga, wici rzucone ku wioskom. Skup się, odpieraj wroga, skończ z wojną polsko-polską. Najważniejsza jest Polska, w Europie, w świecie, wśród gwiazd, patetyczna i swojska. Jej historia ma blask, po lasach mgły, w sercach trwoga, wici
rzucone ku wioskom. Skup się. Odpieraj wroga. Skończ z wojną polsko-polską. Najważniejsza jest Polska. Zgoda buduje. W niej trwaj. Sens porozumień, moc powstań, wspólny krzyż. Jeden kraj. Po lasach mgły, w sercach trwoga, wici rzucone ku wioskom. Skup się. Odpieraj wroga. Skończ z wojną polsko-polską. Najważniejsza jest Polska. Ojczyzna czerwieni i bieli. Zbiorowy śpiew, okrzyk, rozkaz. Nikt nas nie podzieli. Po lasach mgły, w sercach trwoga, wici rzucone ku wioskom. Skup się. Odpieraj wroga. Skończ z wojną polsko-polską. Najważniejsza jest Polska!